dziękuję i to słowo będę powtarzał, bo w 4 lata po tragedii jest komu dziękować. Niedługo po tragicznych dniach kwietnia padły z ust kogoś bardzo, bardzo ważnego słowa. Emocje opadną. Liczono na to, że Polska zapomni. Nie zapomniała. Kiedy patrzę na te tłumy, wiem, po raz kolejny, można powiedzieć, przekonuję się, że nie zapomniała. Ale nie zapomniała dzięki wysiłkowi, dzięki pracy, dzięki determinacji, dzięki odwadze wielu ludzi i instytucji. I chciałem im w tym momencie, w tym szczególnym momencie, 4 lata po tragedii, podziękować. Chciałem podziękować obrońcom krzyża. O właśnie. Tym, którzy tutaj stają każdego wieczora. Dziękuję. I nisko się im kłaniam. To naprawdę wymaga odwagi. To naprawdę wymaga determinacji niezwykłej. Patrzę w tej chwili na nich. Nie wiem, czy są tutaj wszyscy. Patrzę z wdzięcznością. Z prawdziwą, wielką wdzięcznością. Dziękuję. Serdecznie dziękuję. Dziękuję. To pani, pani Anno. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję Antoniemu Macierewiczowi, jego zespołowi. Dziękuję z całego serca, dziękuję za determinację, za odwagę, za przenikliwość, za umiejętność pracy, za umiejętność zorganizowania wielkiego zespołu, sięgnięcia za granicę. Nie byłoby tego, nie byłoby tego wszystkiego, co buduje dzisiaj naszą wiedzę, bez niego i bez jego współpracowników. Powtarzam. Antoni, Antoni, jeszcze raz Antoni. Antoni, 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 Antoni. Dziękuję Gazecie Polskiej i klubom Gazety Polskiej. Dziękujemy za to, że podjęli sprawę katastrofy z taką odwagą, realizując to, co jest prawdziwą misją dziennikarzy, realizując od początku, bez żadnych wahań. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję. I wszystkim, którzy tam pracują. Naprawdę uczyniliście wiele dla tej sprawy, uczyniliście wiele dla Polski. Dziękuję Radiu Maryja i Telewizji Trwam. Dziękujemy. 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 Za to, że podjęli tą sprawę. Za to, że transmitują te uroczystości, choćby dzisiaj. Poprzez Telewizję Trwam. Telewizję Trwam, o którą tak walczyliśmy. Bez tego ta sprawa też nie mogłaby stanąć z taką siłą. Bez tego ci, którzy chcieliby ją zapomniano, byliby silniejsi, skuteczniejsi. Dziękuję z całego serca. Dziękuję. Tadeusz! 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 Którzy organizowali, organizują uroczystości. Te comiesięczne i te coroczne. Dziękuję tym, którzy tutaj przychodzą, ale którzy przychodzą także w wiele innych miejsc w Polsce, bo przecież
to dzisiaj jest ruch, który obejmuje cały kraj. Dziękuję przedstawicielom, członkom ruchu imienia Lecha Kaczyńskiego, którzy podjęli wysiłek utrwalenia jego dorobku. Dziękuję wszystkim, którzy podjęli Lech Kaczyński! 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 Dziękuję tym wszystkim naukowcom, ekspertom, którzy wykazali odwagę, którzy wiedzą, co to znaczy być naukowcem i którzy zorganizowali tak zwaną konferencję smoleńską, która jest oddzielnym przedsięwzięciem, oddzielnym w stosunku do zespołu Antoniego Macierewicza. Zrobili naprawdę bardzo wiele i są często bardzo brutalnie atakowani. Ponoszą konsekwencje swojej odwagi. Mówię to z wielkim bólem, że dziś 25 lat już prawie po tamtych wyborach, które są traktowane jako moment przełomu i które rzeczywiście były przełomem, że 25 lat później w Polsce nauka nie jest wolna. Nie jest. Ale są wolni naukowcy. Hańba! Hańba! Naukowcy, im chciałem serdecznie podziękować. Dziękuję tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczyniają się do tego, że ta sprawa trwa. Którzy mają świadomość, że sprawa smoleńska to nie jest kwestia jednej, choćby najbardziej tragicznej katastrofy. To, co stało się w Smoleńsku, przed Smoleńskiem i po Smoleńsku, to jest sprawa polskiej godności. To jest sprawa polskiego narodu. To jest, każdy musi to dzisiaj przyznać w ostatecznym rachunku, sprawa polskiej niepodległości. Polska! To żaden godny naród, żadne państwo zasługujące na miano państwa niepodległego, suwerennego nie może pozwolić się tak traktować, jak była i jest niestety traktowana Polska w tej sprawie. I to jest sprawa, powtarzam, naszej godności, naszej pozycji na międzynarodowej arenie. To jest sprawa naszej przyszłości. Naszej przyszłości. Tak, przyszłości obecnych pokoleń i przyszłości tych, którzy dzisiaj są dziećmi i tych, którzy dopiero przyjdą na świat. To jest po prostu sprawa przyszłości naszej wspólnoty. Przybywając tu dzisiaj, państwo zabiegają, walczą o naszą przyszłość. Mówimy o przeszłości. Mówimy o tym, co zdarzyło się 4 lata temu. Ale w gruncie rzeczy chodzi o to, jak będzie wyglądała polska przyszłość. Czy obronimy polską niepodległość? Czy będziemy wolnymi Polakami? Czy będziemy eksploatowani? Czy też będziemy pracowali dla siebie? I pamiętajcie, w tych wszystkich zabiegach, w tej walce musimy umieć liczyć przede wszystkim na siebie. Musimy umieć liczyć na Polaków. Polacy muszą umieć liczyć na Polaków właśnie. Bo dopiero wtedy... Zwyciężymy! Zwyciężymy! Bo dopiero wtedy, kiedy będziemy i moralnie, i materialnie silni, będziemy mogli liczyć także na innych. Takie są twarde prawa światowej polityki i my ich nie uchylimy. Musimy o tym pamiętać każdego dnia. Powtarzam, szczególnie teraz, kiedy można powiedzieć, że karty w Europie zostały wyłożone na stół i nikt nie może już mieć żadnych wątpliwości.
tak jak nie miał ich już od wielu lat prezydent Lech Kaczyński, jego współpracownicy, wszyscy ci, którzy zajęli się polityką nie przez przypadek, tylko z powołania i dzięki temu, że Bóg dał im odpowiednie zdolności. Bo tylko ci, którzy takich zdolności nie mają, tylko ci, którzy nic nie rozumieją, albo mają złą wolę, czy jakieś uwikłania, mogli przyjmować, że jest inaczej. Ale powtarzam, dziś sprawa jest jasna dla każdego. I dlatego musimy zabiegać. Musimy w dalszym ciągu być zmobilizowani. Nie możemy ustępować, bo tylko dzięki temu może przyjść ten dzień, na który wszyscy czekamy. Dzień zwycięstwa, dzień prawdy. Brawo, brawo, dziękujemy. Jarosław! 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 Dziękuję z całego serca, dziękuję. I tak zastanawiam się na koniec, co powiedzą, co niektórzy komentatorzy, że to było 1000 czy 1500 osób. Albo 100 osób tylko.